Dzisiaj na polskim YouTubie i na naszym kanale zaliczy debiut Koda alla Vaccinara, czyli danie klasyczne z Rzymu, którego nie znałeś, a jest robiony z ogona wołowego. Na rozgrzaną patelnię z oliwą dodajemy nasze sofrito, które podsmażamy, po czym dodajemy po kolei naszych ogon wołowych i tak będziemy podsmażać razem nasze składniki od czasu do czasu, mieszając, żeby nasze mięso podrumieniło się. Jak już nasze mięsko się podsmażyło, to przerzucamy do naszego garnka wszystko, dosłownie wszystko, a to co zostało tam przyklejone, nie wyrzucamy nigdzie, tylko dodajemy białego, wytrawnego wina i deglezujemy. Po czym to wszystko przelewamy do naszego mięsa w garnku. Tak gotujemy, dopóki alkohol z naszego wina nie wyparuje i będziemy dodawać pomidory z puszki, koncentrat pomidorowy i żeby nic się nie zmarnowało, wodę dolewamy tam, gdzie był koncentrat pomidorowy i pomidory z puszek, po czym to wszystko zalewamy, mieszamy ze sobą i będziemy od tego momentu gotować tak od 4 nawet do 9 godzin. W moim wypadku dodaję tylko i wyłącznie pieprzu. Dlaczego? Gdyż mięso posoliłem 24 godziny przed jego ugotowaniem. Ta technika nazywa się dry brining, która jeszcze bardziej wspomaga, żeby to mięso było rozpadające się w waszych ustach. 45 minut przed końcem ugotowania naszego dania bierzemy i wyciągamy nasze ogony, po czym rozszarpywujemy je i wrzucamy z powrotem do naszego sosu, które wymieszamy i jeszcze dodajemy trochę szałwii. Jeżeli nie macie szałwii, nie musicie dodać, ale polecam, dodaję dodatkowy ekstra smak. Po ugotowaniu naszego dania wrzucamy część na patelnię, które będziemy mieszać z makaronem medzymanikę. Możecie oczywiście paperdelle użyć do tego. Mam nadzieję, że to danie też przypadło wam do gustu. Będziecie chcieli go wypróbować? Nic innego mi nie zostało, jak życzyć wam miłego dzionka. Do usłyszonka. Arrivederci. Amici.